Dzień dobry, witamy Państwa w niedzielne świąteczne popołudnie. Święconka poza nami. Myślę, że prezenty też świąteczne. Taki prezent za chwilę przeznaczymy dla naszego gościa, bowiem jak zawsze w święta wielkanocne zabieramy Państwa na spacer w przestrzeń, by trochę o świętach poopowiadać, ale o tradycjach, ale także i o sporcie. Stąd zawsze nasi świąteczni sportowi goście, których też dzisiaj mamy okazję przepytać na okoliczność świąteczną. Proszę Państwa, wicemistrz olimpijski, człowiek, o którym warto byłoby powiedzieć, że powiedzenie w przypadku Krzysztofa Siemiona, którego witam Cię, Krzysiu, bardzo serdecznie, dzień dobry. Powiedzenie o włos to jest powiedzenie za mało powiedziane, bo wrócimy oczywiście do tego, co działo się na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, ale chciałem Ci wręczyć na razie podarek od nas, takie świąteczne jajeczka, bo rozumiem, że po święcące już porannej jesteś po prezenciku. Tak, już jestem po święcące. Proszę Państwa, z Krzysztofem Siemionem, wybitnym polskim ciężarowcem i ciężarowcem budowlanych Opole od lat 80. będziemy rozmawiać jutro w drugiej części naszego spaceru, a dzisiaj pozwolisz, że porozmawiamy o Twoich świętach w domu, dlatego że być może Państwo nie wiedzą, ale słowo Opole na pewno jest Ci bliskie ze względu na to, że od urodzenia mieszkałeś w powiecie opolskim, prawda? Tak, mieszkałem w powiecie opolskim. Z tym, że nie wszyscy wiedzą, że ten powiat opolski znajduje się o kilkaset kilometrów od tego powiatu, w którym my dzisiaj jesteśmy, czyli na ziemi lubelskiej. Tak, na ziemi lubelskiej, w powiecie opolskim, 380 km. Przemaszerowałeś do Opola w latach 80., ale chciałem zapytać Cię o te wielkanocne tradycje u Was. W domu tam właśnie u Ciebie, na Lubelszczyźnie. Ten dom dziecięcy, dom świąt Wielkanocy, jak się Tobie zawsze będzie kojarzył? Zawsze będzie mi się kojarzył dobrze. U nas była tam i w domu mieszkało 7 osób, dwie siostry i brat. Zawsze przed świętami było przygotowywane różne wyroby karmażeryjne, wędliny, piekło się ciasto, wszystko. Co musiało się na tym świątecznym stole znaleźć zawsze? I czy jaki Ty miałeś swój udział jako młody chłopak wtedy w przygotowaniach na ten wielkanocny stół? Na Wielkanoc, znaczy przygotowania przed świętami, trzeba było pomagać najpierw w przygotowaniach, a potem już w dzień świąt, no to już tak mama wszystko przeważnie przygotowywała. Ale miałeś, byłeś przeznaczony konkretnie, Krzysiek, Ty będziesz zawsze gotował jajka, czy nie? Nie, tak przed, wszystko przed, no przed świętami, tak. Każdy miał jakoś rolę wyznaczoną. No, to jaką Ty miałeś, jak to się mówi, robotę? No różnie było. Przeważnie ja obierałem jajka. O! Siostry tam robiły pisanki. No każdy miał jakąś przydzieloną rzecz. To co na tym stole się znajdowało oprócz tych tradycyjnych jajek, jeśli chodzi właśnie o ten stół Twojego dzieciństwa po kolei? Co się znajdowało i co się musiało znaleźć na tym wielkanocnym stole zawsze w niedzielę rano? I później to następowało to podzielenie się, prawda? Tak, no, w niedzielę rano, no, najpierw w sobotę, przeważnie dzieci i młodszy albo z bratem, albo sam, zależy jak tam szło się w sobotę, robiło się święconkę do kościoła, a później w niedzielę rano wszystko wykładane było na ten i się dzieliło każdemu po kawałeczku tego, co było przygotowane, oświęcone. A to Twoje najbardziej ulubione z tych świątecznych dań, które było? Czym się zaczynało po tym podzieleniu się święconką? Zaczynało się na Śląsku żurkiem w większości, białym barszczem, a jak to było znaczy, w opolskim lubelskim? W województwie lubelskim tam przeważnie rozpoczynało się barszczem, który był zrobiony na wędzące i biały albo czerwony. U nas w domu był czerwony, bo wszyscy lubili czerwony bardzo. A, czyli to wynikało z tego, że po prostu rodzina lubiła. On był w jakiś sposób specjalnie, oprócz tego, że na wędzące przygotowywany, on coś jeszcze zawierał? Czy on był taki sam barszcz, czy były do tego, nie wiem? Nie, taki... no to mięso, co samemu się uwędziło, kiełbasy się samemu uwędziło, to na tym mięsie był barszcz ugotowany, a do barszczu jeszcze była dodawana kiełbasa. Swojska uwędzona. Było smakowicie. A później jak się spędzało, Krzysztofie, to niedzielne i południe, i popołudnie, i poniedziałek świąteczny za Twoich czasów młodzieńczych?
Przeważnie tam rodzina była duża, przeważnie zawsze ktoś tam przychodził, albo jechało się do dziadzia. Babci nie było już, ale dziadzio był, to do dziadzia się jechało, który mieszkał tam z wujkiem, z ciotką, albo oni przyjeżdżali. Było wesoło. No to jak było wesoło, to nie mogę oczywiście Cię nie zapytać o lany poniedziałek. Czy to też było bardzo wesoło wtedy? Znaczy nie wiem, jak tutaj nie widzę tego w Opolu, bo u nas tam w lany poniedziałek to było różnie. Chodziło się, jeździło rowerem, brało się różne butelkę z wodą. Różne, zależy od pogody też. Ale jak było ciepło, to było lany poniedziałek, dużo lanego poniedziałku. Ale to polowało się w cudzysłowie na dziewczynę? Rzeczywiście, czy to tak między wioskami każdy? Czy nie, nie? Tak raczej na dziewczyny. Ale w tej tradycji dostawaliście za to potem też jajko, bo w tradycji też było, że dziewczyna, która była oblana, też dawała delikwentowi jajko. U was też była taka nie, tradycja? U nas całkiem co innego, nie tak jak tutaj, bo u nas z niedzieli na poniedziałek chodziło się po domach wieczorem w nocy i się śpiewało. A! To nie tak jak... Tak, rozumiem. Śpiewało się i na wtedy się no tam, gdzie dziewczyny mieszkały, to się chodziło i śpiewało. No takie piosenki, takie jak tam były. I wtedy, jak tam, gdzie dziewczyna była, to otwierali i na przykład właśnie dawali poczęstunek jajkiem, czy czymś tam święconym, tak? Czy z ciastem? Ciastem, nie święconym, tylko ciastem. Mhm. Udało Ci się czasem zdobyć? Znaczy raz chyba czy dwa byłem, bo później ja wyjechałem, już tam nie byłem. Ale teraz z tego co wiem, to chyba też tam już nikt nie chodzi, nie śpiewa. Już takie czasy minęły, takie czasy jak kiedyś. Szkoda. No to chciałem Cię zapytać właśnie, co z tej tradycji domu rodzinnego przeniosłeś do siebie, do swojej rodziny, do nowego tego życia na Śląsku, bo wylądowałeś tutaj w połowie lat 80., prawda? Tak. W Opolu. Dalej to Opole funkcjonowało u Ciebie. Tak. No, staram się robić tak, jak było tam w domu, tak przeważnie tutaj tak samo. Mhm. Tutaj tam jest tutaj jest żurek, albo tutaj też na rano na śniadanie robią taką jajecznicę. To jest jajka, szynka, kiełbasa, boczek. Wkłada się tam wszystko się takie robi. Góralskie bardziej, z tego co pamiętam. Nie wiem, ale taki zwyczaj. Tutaj w Opolu takie robią. I do tego później się dodaje jajko twarde. Do tego. Mhm. Jest bardzo dobre też. To święta. Czy te święta Wielkanocy dla Ciebie były mocno zapamiętane? Bo zbliżamy się, proszę Państwa, powoli do końca naszego spaceru dzisiaj, bo jutro w drugiej części porozmawiamy o tym, jak wicemistrz olimpijski rzeczywiście te święta będzie pamiętał, bo na pewno przez pryzmat sportu one były nieco inne, prawda? U Ciebie w większości. Jeśli chodzi oczywiście o ten czas Twojej kariery sportowej. No tak, jak kariera sportowa zaczęła się, no to później święta było różnie. No i właśnie, jak było podczas świąt Krzysztofa Siemiona, kiedy występował czynnie, kiedy zdobywał medale olimpijskie, kiedy zdobywał medale Mistrzostw Świata Europy i wielokrotne tytuły Mistrzów Polski, powiemy Państwu jutro, bo kawałek żeśmy dzisiaj przeszli już tego spotkania, to pozwól się dać zaprosić na jutro, by porozmawiać o świętach przy okazji ciężarów i ciężarach przy świętach. Umawiamy się na jutro? Tak, umawiamy się na jutro. Krzysztof Siemion, naszym świątecznym gościem. Zapraszam Państwa na jutrzejsze, drugie z nim spotkanie.